Daniel, to jest kolejny odcinek na moim kanale ze swojej lubelskiej rolnicy. Dzisiaj Bartek już wyjeżdża 30. Dzisiaj kolega przyjedzie nam prasować, bo dzisiaj będziemy owijali trawę w belki. O kurde, zapomniałem. No dobra, muszę na chwilę chudy włączyć. Dobra, palimy 60. Jeszcze lekko dźwięki ściszę, bo nie wiem, jak to słychać. O, ja tutaj kupiliśmy sobie już tego tła, jak mówiłem w poprzednim odcinku. O, tutaj podpinamy. O, Jezu, muszę znowu włączyć tego moda na siłę. Dobra, muszę teraz podjechać. Przyczepię sobie buty, bo otwieraliśmy poza odcinkiem. A czekajcie, muszę do przodu podjechać. O, dobra, chyba będzie git. No, dobra. Ale teraz będę w sumie wyjeżdżał. Tylko drzwi zamknę. Drzwi zamknę. Kolega już wie, gdzie ma jechać na pole. Więc ja już sobie wyjeżdżam dzisiaj. Buty mamy podpełnione. Jedziemy 60. O, 60. Ma dość ciężko z tymi przyczepami, ale tam myślę, że 30 z pełnymi da radę, bo oczywiście 30 będziemy ściągali, bo do 60 będziemy 60 będziemy belki układali, więc nie da rady z pełnym 60. A 60 nie będę dwa razy jechał, więc jedziemy. To nie jest na łące, to nie są na łące już. O, widzicie, akurat kolega jedzie już. A i tak będę musiał się jeszcze wrócić na gospodarstwo. Bo tu ja właśnie do 60. Nie pokazywałem wam, bo nie bardzo mamy czas teraz. Trzeba porobić się te belki, kiszonki. O. Widzicie, teraz wyjeżdżamy na taką główniejszą drogę, ale tu i tak nikt nie jeździ w tej wiosce. Tu nie wiem, przystanek stoi, ale ten przystanek ostatnio tu autobus stał. 2 lata temu. Więc jakoś to pójdzie. No, pod górę teraz będzie ciężko podjechać 60. Żeby widzieć, że jestem oko nawet. O kurde. O kurde, nie wiem, czy podjadzie 60. Kurde, podjadzie 60, czy nie podjadzie? Chwilę na pewno zajmie, żeby się tutaj przyłapać z przyczepami wszystkimi. No, ma ciężko. Ale tu nie ma tak źle z tą górą, tak jak tam jest. Bo tam jest przerąbana góra, już tam jest ciężko podjechać. Ja myślę, że 60 sobie da radę tutaj podjechać. No, dzisiaj od razu zgrabiać Bartek jechał. Mój kolega oczywiście jedzie pasować nam. Po 2 tony halo. Oczywiście. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. No halo. Halo. No halo. Halo. Ja tu przyjechałem już. Tu kolega chyba grabi już, tak? No, grabi, no. To ja mam czekać, aż on zgrabi wały, tak? No, aż jeden wał zrobi, nie? Że on zrobi no, jeden to... wał i to już zaczynaj, nie? No... Dobra, to ja tu sobie jeszcze prasę ustawię, dobra. No, dobra. Ja tu już prawie jestem. Pamiętaj, tylko po 2 tony rób, nie? Żeby 60 dźwigło. No, tak. Bo tu więcej nie ten, nie idzie w tej trasie, nie? No, tam. No, ja już tu wjeżdżam na polną drogę jakoś, nie? Tutaj sobie stoję, to wiesz, tam hamuj, nie? Mogę mnie nie przypalić. No. Dobra, o kurde, to powoli by tu zaraz szczepy rozwalę. Dobra, czekaj, podjedziemy. O, widzę kamera. No, nagrywam. Nie przeszkadza ci to, że nagrywam? Nie, dobra. Też. No. Dobry widzowie. Daniela. No. O kurde, mogę pokazywać sprzęt, czy nie mogę? Pokazuj pana, co tam. No.
Taki ostry. O chłopie! Złapie się pod górę. O kurde. Ty, mi się prasa chyba będzie pchało. Ja. Ciężko będzie to sprasować. To specjalnie dobra. W ciągniku. Dlaczego był remont? Silnik czy remont wygląd? Ci powiem tak, był silnik, był cały rozklekotany ciągnik, niestety. Ty, weź zgaś to 60, bo nic nie zrobić. Ale tylko jestem proszę. A, bo ci paliwa tam zajdzie tylko. No to tak, pewnie spytacie się, dlaczego tu tak jest. Tu taki trochę niebieski. No ale to tak wyblakło mocno, że aż taki się niebieski zrobił z tej kości słoniowej. Więc dlatego tak jest. No, ma nowy typ tylnych błotników. Ma ten dach deluxe. No i no, ciągnik, no. To jest wiadomo. No, pracuj, pracuj, dobra, bo musisz poprzeczki opracować. Dobra, to ja już palę maszynę. No, to palę, ja sobie to podjadę i to będę czekał. Tylko uważaj, bo tutaj jest góra, nie? To hamuj, jak będziesz zjeżdżał, nie? Bo tutaj, żebyś się nie wjechał, nie? Ja tam sobie będę 9 jeździł gdzieś na biegu. No, co tam powoli jedź. Dobra, ja palę 60 i podjadę trochę. No kurde. Bo ja muszę jeszcze po tura jechać w ogóle. Zobaczmy w ogóle ile tu bel będzie. Czy się boję, tutaj to przyczepę tak zostawić. Nie wiem, co tam zjedzie. Nie mam idzie? Żadnego... Idzie. Idzie, zjadź bea. Tutaj wciągnę te przyczepy tutaj na górkę. Ty, łap te belki jak będą spadać, bo ja o, wiesz. No to mamy problem. Co? Ty, ja mogę odpiąć później mojego i ten, jedziemy tu moim. Czekaj, ja się boję, że przyczepy zjadą, kurde. Dobra, no jak odstawimy taki tyle. Ty, weź jakiegoś kamulca podróż. Dobra, ja już podłużyłem. Dobra, to ja lecę po tułę jak coś, nie? Ty, łap te belki, bo one będą spadać. To ja nie wiem, kto to będzie łapał. Wypuszczać ją? To wypuszczaj. To idę tam. Ty, Bartek! Bartek, stój! Bartek, będziesz łapał te belki mu! O, chłopie! Nie, tak ci się sranie. A ja nie wytrzymam tej 30 zaraz. To tam do lasku leć. To tutaj jest największa górka, tam już nie ma. Kurde. A jedź, bo nie zdążysz! Czekaj, łapię, bo tutaj te belki ucieka, belka ucieka. Czekaj, to niech się oprze tak o przyczepę. Oprze się o przyczepę. Kujdzie zjechała. Tak, ją oprze i niech stoi. Ja lecę potem. Muszę iść lecieć, bo nie zdążę, kurde. Zanim jeszcze dojadę na górę, to jeszcze chwila minie. Dużo wy tu chłopaki łąk macie? Na razie 3. Dwie mniejsze i tanie. A ile ja mam to prasować? Jeszcze tylko ten, przed domem siano, nie? Jest do sprasowania. Dobra. Nie, bo ja wiecie, ja też mam siano kosy. Też kurde kosze. To na usługi wiesz, jedzisz na usługi. No coś tam jeżdżę, ale wiesz, nie chcę tak, bo sam swoje siano mi schnie. Cię boję, że popada gdzieś dzisiaj, to wiesz. No nasze akurat, nasze wyschło już. Dlatego też chcemy to dzisiaj sprasować, bo jest takie idealne dzisiaj. No nie, moje tam snie, wiesz, tylko że ja jeszcze muszę sobie przetrząsnąć tutaj w ogóle. Bo ogólnie ja to jeszcze mam John Deere'a, nie? Tego, MK do. A jak ty to tam, ile koni? 130 chyba, ale chip był, to ona ma 150. O kurde, no to fajny sprzęt jest, ma 60, to no, ja Dira mam, bo to kupiłem rok temu, wiesz, kupiłem, bo była dotacja i miałem pieniądze sam, więc chyba wtedy wyszło mnie za ten dzień 300. Dobra, ja idę srać do lasu, tak ja mam ten, wiesz, ja zaraz przyjdę. No dobra, to szybko. Dobra. No i o tak o ci powiem, no ale to wiesz,
Starb się trochę ma. Bizona też mam swojego. Tak, też mam bizona. A kabinę masz czy jak? No wiem, naglaka kiedyś kupiłem tam. Nie mam tego naglaka, ale wiesz. No to my, wiesz, my czy będziesz ma... miał naglaka? Czy nie, to tyle. My to, my to nawet daszku nie mamy w bizonie. Oj, to słabo, słabo chłopak. No nie wiem, ja wam mogę trochę po taniości bardziej, bo tam mówię, że pracuję tym, na glaku, nie? To trochę tam dostałem promocję, nie? Mogę wam załatwić, jak chcecie. Byś załatwił? Myślę, że kiedyś się... A to bym załatwił. Kiedyś się zdzwonimy. Nie, no jak tam... Jak będziesz chciał, to wiesz, dzwoń, wal prosto. Jak będziesz chciał kiedyś na skup, przyczepu wywieźć, to tam dzwoń do mnie najwyżej, to ja ci mogę wjechać. No myśmy mieli plan, żeby sobie zrobić ten, kupić tylnią i przednią nadstawkę do jednej przyczepy, nie? A boczny SSD-sek zrobimy, nie? Aha, dobra. Ja to wiecie, kiedyś może bardziej widzą. Powiem, bo ty sam tam, Daniel, wiesz. Kiedyś się pracowało. No. No, za młodego to tam wiadomo, nie? No. No to później. No niestety to wszystko, te kontrole się pojawiły. To wiecie, to już nie było roboty. To też pieniędzy nie było. Oj, to wiecie. Tak to jest. No. Ja tutaj będę po tą górę podjeżdżał, nie jak coś. Musisz, nie, ja ci tam wiesz. Ja ci bym tym swoim chciał. Też napęd w tamtym roku założyłem. W tamtym roku sporo spraw miałem, ci powiem. Zresztą Daniel pomagał. Kabinę za... Pamiętasz, jak kabinę montowaliśmy? No, nie, to... Nie, no kabinę mam tam, wiadomo. Taką słabą kabinę, bo to... Tą kabę, ale ja nie wiem, jak ona tam... Kabę dwójka chyba, czy jakoś tak, nie? Chyba, nie. A to słaba kabina. To jest taka spółka lepsza. Ale... Wiesz, sam Daniel, że krowy mam trochę plus, mam to wiesz. To wypychanie kupili. A co kupiliście? Krów 5 mamy. Ja mam około tam, nie wiem, tak za 100. Słowa będzie. Tam się ładnie bawić. Kurde, nie potrzebują konkretnie hamulce. Ty, bo tu trzeba łapać, bo to od razu do tego rogu poleci. To chyba żebyś umiał wjechać na tą, na górkę i na górce ją ten, nie, wywalić. O kurde. Zabieraj, bo ona mnie pcha. O, no to chłopie, tak. Mamy problem. Co? No patrz to. Co ja swoim będę musiał? Do ciebie przyjeżdżać? O, czekaj. A nie, bo to po prostu ten. No, ale pani wie, że przód trochę lata. Nie, bo jak tam chcesz, to ja wiesz, do ciebie tam przyjadę, nie? Buzytora też mam, z którym... No to tu konkretnie... Dobra, ja pracuję dalej. No to patrz. Ja muszę trochę ją przepchać. O kurde, ciężkie te bele zbite. Dobrze zbija ta prasa. Kurde, ciężko. Tony, ale 60 ma co robić. Jeszcze będzie musiała 60 owijane, a nie, owijane będziemy małe dźwigali. Ty, a przyjechać do was tą owijarką? Coś tam mówiłeś, że potrzebujesz. Nie, my sobie pożyczymy tam od sąsiada do znajomego. No nie, jak tam chcesz, bo ja tam metal pach. Ja sporo rzeczy z metal pach. Ej, powiem ci tak, to ja tu dociążenie z tyłu, to 60 ci pociągnie te przyczepy, nie? Tak to na pusto nie chciała, nie? Nie umiała podjechać. No wiesz, jej trzeba zalać, to będzie szła. No to na pewno. To siano jeszcze macie, tak? No siano tam, mało tam będzie, 3 przejazdy.
Takie krótkie. Samarów jest. Mała łąka. Bo ja nie wiem, czy dzisiaj nie poleje, bo u mnie to wiesz, trochę taka nieciekawa pogoda, ale przejechałem do was, no bo chcieliście, no to wiesz, zajechałem. Ale... Potrzeba, nie? O kurde! Hamulce się ma trochę w susie. Trzeba powoli dźwigać, żeby nie... Uuu, ale musiałem sobie trawą dupę podeszczeć, bo... O, o, a co, liści nie było tylko różnych? O, róże były! Ej, no powiem ci tyle, tutaj z 60 mnie ciekawa sprawa z podnoszeniem, nie? O kurde, jak leci od razu. Bartek, powiem ci tyle, możesz sobie przyjść, nie? Zobaczyć, jaka to sprawa z podnoszeniem 60 jest. I my tą grabarkę zostawiamy tu, nie? Grabiarka... O kurde. Powiem ci tyle, ja myślałem później, że ja bym 60 ściągnął przyczepy, nie? A ty byś do ciapka zapiął tego tura i po prostu ten, nie? Nie, może, a jak ty będziesz mieć pchał z tyłu? Coś. O, dobra, i teraz wyjeżdżam. Łap coś tam, belkę. O kurde. Ty łap coś, belkę, bo zleci. A nie, stoi, dobry. Stoi. Leci, leci. Tu tam z tą belką, oj. O kurde, leci. Tutaj dużo tych belek będzie. O kurde. Ale tam z miedzy to tam zawsze dużo właśnie, nie wiem czemu, z miedzy zawsze więcej. To z miedzy to zawsze gdzieś coś tak podłapie trochę. Ja wiem też dlaczego ten podnosi, nie? O kurde, belka do tego, do rowu, nie? Nie, do wody belka, nie gadaj. O! Gdzie? Nie! Dobra. Jadę ty po trzepie, będę podjeżdżał. No. Jak się ładuje tym? Co? Jak się ładuje tym, to jest ciężko. Bo patrz co się dzieje. Nie chcielibyście, nie chcielibyście za tora kupić? Może na cztery buty. A gdzie ty w ogóle? No jest? Bo ja tam nie. Bo tak zapomniałem. W Lubelskie mieszkam, no tu gdzie wy, no w Lubelskie my wszyscy to wiemy. Dawaj typie, jedź. No tam o Lubelskie niedaleko mieszkam. Ale to pani blisko. No tam wiesz, na tej taka miejscowość to taka dzika. O, to się tak nazywa. Nie wiem czego to tak nazywa gdzieś. A, kiedyś dzika, to jakoś no, się pamiętam, już pamiętam. O. No, to tam jeździliśmy zresztą. Dobra, to... To nie ma daleko do nas, nie? Owa, owa. Nie. Bartek, jakbyś tam dał radę te belki, to ten, popchać, nie? Przepchać ręcznie. Jakbyś tam dał radę coś. Tak, dobra. No, kraj to nie jest, nie? To pograbi coś. To tam jest, dzień temu skoszone w sumie to jest. Dzień temu skoszone. No, jak chcecie na kiszonkę, no to będzie dobrze. Ja też ostatnio w nocy robiłam, bo też na kieszonkę chciałam. Ale powiem tak, powiem tak, 60 daje sobie radę. O mój Boże. Wysoko dźwiga. Ale wyżej już nie dźwignie. Dwóch belek by nie dźwigła, mówię od razu, dwóch by nie dźwigła. O! Tu konkretnie idzie to 60, nie? O! O, jeszcze. Odepnij tam pasy. A wy pompę zmienialiście 60? Łapie, jak był remont, to żeśmy wszystko robili to, co trzeba było. Nawet pompę zmieniliśmy, bo nową daliśmy, bo chłopie, bo tamto już tak średnio, nie? Łapie, gapę, 2000 obrotów ona nie podnosiła. No. No ja też miałem taką 30, chłopie. Rura miałem. To powiem ci tyle. Tyle się tam. Ej, powiem ci tyle. Wtedy to żeśmy ten. To czekaj, czy my 30 dźwigali, bo 60 nie umiała dźwignąć. Ja pamiętam cegły chyba na palecie. No cegły na palecie żeśmy dźwigali 30.
Bo nie, no, ja wiesz co, jedziemy tam na koniec, bo tam trzeba zabrać wszystko. Ja 2 tony bele chłopie tak koło 30 podnosiłem. Która miała. Ale tak miała ciężko, tak musiałem dawać gazu. Maksimum obrotów musiało być, bo inaczej nie podnosi. A dźwigało ją ten, czy nie? Ja miałem taki wylany obciążnik, tak wylałem, że no ciężko bo miała go podnieść. No, tam. Tył, nie? Nie, tył go miał ciężko na. Czekaj, ja to zrobię tak, żeby to było dobrze. Wejdzie to na tej szczepy? Właśnie nie. O, jedną jeszcze załaduję, jeszcze ten. O, ty tak chcesz zrobić? Radę, czy nie? O, chłopiec! Chłopie, to wszystko wyliczone. Na tą z przodu jeszcze chłopie ładujemy te dwie. Trzeba chłopie co najmniej jeszcze dwie te ułożyć. Dwa poziomy. Ej! Co? Ej! Ktoś mnie będzie musiał na to siano zaprowadzić. Tam na skrzyżowaniu, nie? To tam musisz pod tą górkę podjechać, no. I tam jest ten. Tam jest zarośnięte, nie? Bo tutaj tam schnie. I tam przed domem, prosto przed domem, nie? Praktycznie. A, przed domem tam masz. No przed domem tam jest taka łąka, nie? Obok pola skultywatorowanego, nie? To ja kiedyś tu uwagiłem, ale... Widzicie, po prawej jest. Ile czasu już u was tu nie byłem. Kiedyś byłem tu. Na mnie zapraszał. Byłem. No, ale ja nie mogę z tej 60. Będzie trzeba chyba nowe obciążniki do 60. A jak będzie nowy ciągnik, to nowym ciągnikiem będziemy tym zbierali, bo 60 tak 2 na 10. A 60 wtedy 60 będzie ciągała przyczepy. Nie. Mam nadzieję, że to wejdzie na to. Od drugiej strony się ustaw. Nie, dobrze będzie. Opie, ja dam radę. Nie, ja myślę, ja będę tak przy lesie jechał. No, tam przy lesie jedź bardziej. Ja, 30 na razie idzie. Na razie. Zobaczymy, jak to się zaraz skończy. Nie myśleliście tego stawu zasypywać? To no, nie nasze. To w sumie nie nasze, bo to w sumie to gminne. Nie, to tego właściciela tego lasu tutaj. A nie, no. Ej, wiesz co, ja tam na górę... Kurde, nie wrzucę na górę tam chyba belki już, nie? Nie wiem, spróbuj. Czekaj, to ja jako... Nie, rzuci! Jako dołu złapę, to ten. To wrzucę może. Biedą, ale... O, dobrze jest! Kurde, czekaj. Kurde, jak leci. A coś tam dojechałeś? Tak. Czy co? Czy z góry teraz jedziesz? Nie, on jeszcze tutaj na tym jest. Ja tu jeszcze jestem na tym łące. Aha, ty tu jeszcze pasujesz. Dobra, ja myślałem, że ty jest ten. Dobra, ja już jadę. Ja już jadę, bo tu już... No. Nic nie ma, to już jadę. Dobra. Bo tam przez CB Radio będziecie mi mówić. A stój! Ja screenshota bym zrobił. Dobra. Ty to czekaj, to jak tam na górę będę wrzucał. Jak tam na górę będę wrzucał. Halo. Jadę. Robisz tego... to zdjęcie? Nie, tutaj robię. Nie, my... A, dobra. To ja jadę. Dobra. O kurczę. I cyk. O. A nie, czekaj, źle złapałem. Muszę inaczej złapać. Na samiutkim dole trzeba złapać teraz. A ja podjadę. Nie, czekaj, ja podjadę. Czekaj. Teraz muszę opuścić. Zaraz to podniosę, tą belkę. No to ja jeszcze tu później u was zostanę, to się rozliczymy. No tam po koleżeńsku to ja... No niestety. No niestety, to jest najgorsze. A jak ktoś przyjedzie pomóc? Jak? Nie, no tam. Aj tam, wiecie. Dacie kurde, napaliło i... Nie, nie ładuj tak, to się zmieści wszystko.
Po koleżeńsku naładujemy to tam za darmo. Tak. Naładujemy tak. Nie, bo to będzie się przewalać potem. Aha, no. Ile tutaj? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No to ja prawie... żeby tu... A to zmieści się. Nie, czekaj. Ja, tu wejdą ze 3, 6, zmieści się. 10 no. Wejdzie. To się zmieści. 2. Brasowie. O, o. Jogi. Kurde. O, dawaj radę. Weź tam tubelkę, spróbuj tam ręcznie. Czekaj, 4, 6, 8. Tam spróbuj tą belkę tam przywalić, nie? Nie, skoczy się przyczepę, za wysoko jest. No po to ci buty otworzyłem, żebyś miał wskakiwać na przyczepę. Tylko po to ci tą buty otworzyłem. A ty myślałem, że po co tą buty otwierałem dzisiaj. To nie szło otwierać, bo to przez 5 lat nie było otwierane. A nie, nie, pany? Czekaj, było, bo na żniwa ten otwierałem. Dobra, jedziemy dalej. No, akcja ładowanie. Ile mamy w ogóle minut odcinka? 26 minut, o chłopie! To dzisiaj taki dłuższy odcinek będzie. Vlog. No, jedziemy na dół, i to będzie pierwsza część, bo druga będzie tam potem, nie? Ty, to powiedz, że tą drugą to ja będę 30 nagrywał, jak będę zjeżdżał. Dobra. Nie? Nie, no chyba, że teraz zjedziemy, no. I ten, i będzie koniec części. A no to teraz, no. To w nawiasie dam część pierwsza. To tutaj trochę za długie. Tu ta łąka, da? To zarośnięta. No, ona pewnie zarośnięta jest. Bo to siano, bo u nas to deszczu tutaj nie było. A nie było. Już kiedy to deszcz był ostatnio. Coś tu niepozgrabiane. No, tak lekko tam. A nie ja tam grabię, bo ja tam nie tam grabię. Ujdzie, wiesz co? Ej, weź podjedź na drugą, podjedź na drugą stronę tej łąki, bo ja się tu boję tak teraz wrzucać, bo tak... To będzie gorzej, bo ta jest węższa, nie? A mnie przylesie. Chcesz się Daniel Ursusem przejechać? Pokażę, tu widzą. Chłopie, nie ma czasu! Nie ma czasu, to znieść. No to ty nie wiem, chyba... Ej, to nie wiem, czy tu zostanie na następny odcinek jeszcze o tym Ursusem. To najwyżej w następnym odcinku pokażę. No to ja mogę zostać, to ja wam do wiarkę najwyżej przyjdę, jak tam chcecie, nie? Nie, my tam od sąsiada już mamy dogadane, tylko musimy po nią jechać, nie? U kolegi. Dobra, najwyżej Ursusa zostawię, jakby. Ej, tam pasy odepnij, o! Dobra! O, witaj. No, to tutaj jeszcze roboty z tymi belkami. No, je jeszcze 4 belki, co wiedzieli. 4? A no to, bo tam 2 stoją. Pójdzie, wiesz, jaki będzie problem? Najpierw będzie trzeba wziąć tą co się tu wylała jako drugą, jak tam ją zatrzymywałeś. To ją będzie trzeba wziąć jako drugą. O, i teraz... Tutaj ciężko się tym ładuje. Jak tak 60 podnosi, ale... I tak, lepiej to, niż bym miał pójść ręcznie to ładować, albo bym miał kogoś zapłacić, żeby... O, niż kostki, kurde. Lepiej niż by mi miał ktoś tutaj to przyjechać załadować i bym musiał mu za to zapłacić. O, albo jeszcze kostki ja bym ładować, kurde. Dalibyście na ropę, to ja bym wam przysłał. Dobra, i tak potrzebujemy tego turatu, co? No. Bo co jak nam ktoś przyjedzie pozbierać? To co z tego? To jak będziemy... Przyjedzie pozbierać, a co jeszcze wyładować? O kurde, no to mamy mały problem. Dobra, weź, czekaj, jedź po drugą, ja to zrobię. Zostaw mi. Ja do przodu jadę, o! Czekaj, ja to spróbuję dopchać jakoś tym, które... Czekaj, nie, bo przyczepę pognę. Czekaj, muszę wziąć tą belkę. Ja mam lagi.
O! A mój! A mój! O! Stój tu! O, czekaj. Zapnę. Czekaj. Muszę podjechać. Jezu, jak ty żeś to nabrał? Nie wiem, nie. Ja nie wiem, jak ja to wziąłem, nie? Ja to wziąłem... Czekaj, ty, bo ja wstecz... Bo ja zamiast do przodu, to ja wstecz wbijałem. Ty, bo jest problem, bo ta belka nie chce zejść. Nie, bo tutaj jest wstecz, czekaj, tu jest szpara. Czekaj, bo... Ale mam dużo lagi. Teraz? No. O, czekaj. No, padno, nie zejdzie. Ty się normalnie nabierz. O, czekaj, teraz to muszę zrobić tak. Muszę to zrobić tak. I teraz do przodu. No, no patrz. Czekaj, spróbuję tak zrobić. Kuźde. O, no. Kamień kasynek. O! Puść to, puść, bo Jezu, to gulasto się pierniczy. No bo ciężko się ładuje. Co? Ja nie to przewalę, ja jestem, no, udacz. Ja to przewalę. To weź to przewal, bo ja tu będę jeszcze 2 godziny tańcował. Ja jestem Putin. Putin. Pudzianek chyba się widziałeś wczoraj. No, dam jej tabletki. Ja cały mokry już jestem, nie? W tej 60. Ja cały mokry w tej 60, nie? Daj mi tabletkę na uspokojenie. Ej, powiem ci się, że nie, ja chyba ten. W nazwie odcinka dam wygibaszy 60. Nie wiem. O nie. Mam nadzieję, że teraz się uda, bo chcę to jeszcze zmieść w tym odcinku. Jeszcze wszystkim po tym postawić. No przyczepy ją zapchały, to ty chcesz. O! Działa! O! Dobra. Czekaj, ty, bo ja znowu wsteczny. Ja nie wiem, co ja mam do tego wstecznego, nie? Ty, zakochałeś się w nim. Ty. Ale lagi mam. Ty, bo jest problem, nie? Bo ja nie wiem, czy ja sobie... O, dobra, wyhamowałem 60. Bo jak ja tu wróciłem, nie? Na odcinku to ja pójdę, myślałem, że ja się tu zaraz przewalę tą 60, nie? Do tej wody. Ale mam lagi XD, co się dzieje z tym? O mój Jezu. O! Braź. Ej, bo jest problem! Mnie... Bo jest problem! Bo mnie ściąga! O mój Boże. O nie! Ej, to ja może tu na górce będzie się ładował, co? O nie, ja się cofnę! Czekaj, dobra, czekaj! No. Ręczny! Ja jestem w 30. Ja bo ja Putin jestem. Ty lepiej tej belki nie użyj, bo skończy tam w tej wodzie, nie? Na tym z tyłu trzeba było wbić, bo to gorsza rama trochę. To słabsze trochę. Na tym z tyłu trzeba było wbić. Kurde! Letki! Do tyłu! Kurde! Czekaj, daj, ja to załaduję, chłopie. No kurde, no gościu! To jest moje miejsce, ja tu ładuję, ja tu pierwszy zacząłem ładować. Dobra. O kurde! A. Ej, belka! Dobra, tu. Ale oj, szybciej, kurde, nie, czasu nie ma. Kurde, tu się dzieje. Ja tu zjadę do was na podwórko, bo ja już skończyłem. No to wiecie, co tam się dzieje? A może iść do domu tam. Klucze zostawiłem pod doniczką. Dobra. To ja sobie tu wejdę, Mogę sobie herbatę zrobić? Na chłopie! Ja nie wiem, czy tam herbata jest. Bo dzisiaj... Jo, ten, cebula! No, tam cytryny w ogródku są tam gdzieś, u sąsiadki. Dobra, dawaj, jedziemy. Dobra. Ty, tu powoli! Kurde, ty! Ej, bo ty nie wyhamujesz! Stój, kurde! Dobra, ty jakieś hamulce ma, lepsze niż 60. Dobra, więc to czekaj, jeszcze tu 7 gwiazdek? O, powiem ci, nie się kamieję! Ej, dobra, może zakończymy tutaj odcinek i następny po prostu stąd zaczniemy, co?
No. I będzie, ej, 60 się toczy! Kurde! O kurde! Do przodu, jedź! Czekaj, szybko, ja jadę z tamtej strony szybko, to po słoneczniku sąsiada. Ja nie wiem, kto to ten słoneczny dał, ale to było pierwsze. Dawaj! Trzydziestka nie daje rady. Czekaj, muszę szybko popchać. Boże! O! Nie! Ogień! Dawaj, ciągnij tą trzydziestką! Na co robię? O, idzie powoli. Czekaj, spróbuję ją tak podepchać. O! Dawaj, ja ją trzymam, ty dawaj gazu. Tam trzydziestką, ogień tam trzydziestką, szybko. Ja pikolę, jak odcinka już 35 minut. Chłopie, ja to mielę, ale jadę jak, czekaj. Czekaj, ja cię podepcham trochę. Skręcę, ale nie za mocno, żeby ta szczypa się nie... O, chłopie, dobra, kij, ta maska będzie pokrzywiona z przodu, się to się wyklepie. Dobra, stój, tu zakończymy odcinek. Chyba się toczę, kurde, gościu, jedź! Czekaj, tu 60 podstawię. Czekaj, zrobię tak. O, i teraz się nie stoczy. Kurde, sama 60 się tak stacza. Ręczny zaciągnij. Tak, ręczny, jakby tu jeszcze... Kurde, ręczny zaciągnąłem, działa, dobra. Dobra, no to też będzie koniec odcinka. Tego górka PS, mogę wziąć? Zakupię sprzed 2 lat jeszcze. O Boże. Dobra, nic. Dobra, to już będzie koniec odcinka. Pożegnajcie się, chłopcy. Do widzenia. No, i odpinaj to. No to trzymajcie się, na razie, no i cześć.